Kim z tej strony się kłania najzdrowszy sklep teoria.pl, medycyna zdrowia z naciskiem na zdrowie, biogabinet.eu. Kilka zdań o yerbie. Ja wiem, że już robiłem parę nagrań, że na temat yerby jest sporo w necie, ale warto, żeby przypomnieć, żeby wiedzieć, bo yerba sama w sobie, oprócz tego, że poprawia nam tą jakość mózgu, że nam się chce bardziej żyć, prawda, że oddaje ten ładunek energii, to ma kolosalne ilości tych elementów zdrowotnościowych, mikro i makro, witamin różnego typu, ale również aminokwasy i tak dalej. W związku z tym jest to coś, kiedy dawkujemy to organizmowi, a wbrew pozorom każdy praktycznie współcześnie potrzebuje dokarmiania, mimo że się wielu wydaje, no ale ja tutaj no czuję się dobrze. Bardzo dobrze się czujesz dobrze, w związku z tym, żeby podtrzymać stan homeostazy, jeśli akurat jesteś w takim stanie, to pełne gratulacje. I wtedy tym bardziej trzeba przyjrzeć się temu wszystkiemu, co dała natura. I jedną z roślin, którą dała natura, ten ostrokrzew paragwajski, prawda, on głównie w trzech, właściwie czterech krajach, my mamy głównie Paragwaj, Argentyna, Brazylia, stamtąd mamy yerba mate różnych plantatorów, prawda, z różnych miejsc, one się różnią bardzo często troszkę smakiem, dlatego że niektóre mają więcej słońca, niektóre są łagodniejsze, niektóre są bardziej peliste, niektóre mniej peliste. Te wszystkie rzeczy, szczególnie yerba matowcy, jak zaczynają już no, tą swoją przygodę z yerba mate, to zdecydowanie odkrywają te różne wartości. My, ja zawsze powtarzam klientom, z reguły mamy otwartych kilka, że tak się wyrażę, yerba mate, czyli powiedzmy sobie dwie czy trzy są tutaj w sklepie we Wronkach, jedna czy dwie, w tej chwili mam dwie bodajże, w Trzciance, w domu kolejne trzy są otwarte i wspólnie również teściowie, rodzice Eli, małżonki mojej ukochanej, pijają yerbę. 80 i 84 lata, mają swoje kubeczki, yerbusie, ceremonia, teraz jest pogoda na podwóreczko, prawda, ptaszki śpiewają, truskaweczki gdzieś tam się uśmiechają i inne roślinki, że o bzie czarnym nie wspomnę, a tak przy okazji roślinki potrafią sobie rewelacyjnie poradzić. Otóż takie dwa drzewka, które nam wyrosły w miejscu, gdzie jest troszkę, gdzie była taka konstrukcja kiedyś gospodarcza, i została część taka betonowa do zagospodarowania, jako tam różne fajne rzeczy. No i raptem się okazuje, że gdzieś tam w szczelinie czarny bez, tudzież jeszcze jedna roślinka, drzewko, już nawet nie pamiętam jego nazwy, gdzieś tam nasienie wpadło i ja już chciałem to wyrywać. Mówię, a tam zostawimy, żeby to było ok. Nie zostawimy, wyrwę. Ale w którymś momencie jakby wyższa instancja powiedziała, zostaw, niech rośnie. No i muszę Państwu powiedzieć, że już w tym roku to, co Bez pokazał z kwiatami, jest tak się świetnie rozrósł, rewelacyjnie, że jesteśmy pełni pod wrażeniem. To drugie drzewo również i wspaniale uzupełnia całą naszą zieleń, tą naturę, którą mamy na tych naszych kilku arach. Arach? Dobrze mówię? Jakich arach? Dobrze chyba. W każdym razie wróćmy teraz do yerba mate. Oczywiście popijam, dlatego mnie jest wygodnie, wstawiam w aucie i popijam sobie, zawsze mam termosik z gorącą wodą, że nawet jak dzisiaj jechałem i się okazało, że akurat czerwone światło, bo gdzieś tam rondo remontują, prawda, obwodnice, jakie miasteczka robią pracownicy firmy, stąd też spokojnie miałem tą chwilę czasu, minutę na to, żeby spokojnie dopić sobie, dosiorbać tą yerbę i dolać wodę, którą mam w termosie. No taka zabawa sympatyczna. Ja wiem, że czasami, kiedy popijam sobie, zresztą tutaj, kiedy stałem na kolejnych czerwonych światłach, przejeżdżając rzekę Wartę, to ktoś, akurat popijałem sobie yerbusie, to ktoś specjalnie podjechał, co ten gościu tutaj siwawy czyni. No, pije yerbę, pewnie się zorientowali, że takie coś to z reguły yerba, ale przy okazji podpowiem, że wszystkie inne zioła, które również te sypane robimy, które mają nieporównywalnie większą wartość, że tak się wyrażę, jeśli chodzi o to, co organizm sobie bierze z tego, bo to organizm sam sobie ma wybrać i intuicja nam podpowiada, co powinniśmy, ale skupmy się na yerbie. Ja na chwileczkę odłożę i parę rzeczy pokażę, powiedzmy sobie, z różnych plantacji. Kurupi klasyczna, znakomita yerbusia. Pokazuję tylko to, co powiedzmy jest w tej chwili. Nie wszystko będę pokazywał, bo nie jestem w stanie, mamy tego sporo. Szczególnie ostatnio dobiliśmy, że tak się wyrażę, kilkoma. Więc kurupi mamy takie, mamy również kurupi z ziołami, menta i boldo, powiedzmy sobie, wiele, wiele, wiele innych. Również z guaranką, gdzieś tam guarana jest bardzo popularna u yerba matowców. Część ludzi kupuje klasyczną, dosypuje sobie guaranę, a część po prostu bierze na przykład CBS z guaraną. Ale z guaraną również mate green jest, taka czerwone, fajne opakowanko, więc zdecydowanie polecam, żeby wybrać sobie tutaj yerba matowcy, którzy przychodzą, czasami korzystają z moich, czy naszych podpowiedzi generalnie, a
w większości już są jakby zdefiniowani, że właśnie przyszli po taką, a nie inną. Tutaj wspomniałem o mate green, tak, te zielone, one są łagodniejsze w piciu, szczególnie dla tych, którzy startują może z yerba mate, to mate green jest dobrym rozwiązaniem, bo ona jest łagodniejsza, tam gorycz gdzieś tak wyraża się, często jest schowana troszkę, no to jest akurat z białkiem konopnym, znakomita, daje pewne wartości, nie tylko białko konopne tutaj jest, więc tutaj jeszcze parę innych fajnych rzeczy. Czy też powiedzmy z mate green takich różnych zestawów mamy, czy oczyszczające, czy detox, czy wzmacniające jeszcze bardziej, czy remontujące, czy wątróbkę, czy serce jeszcze ekstra, prawda, normujące, czy nereczki. Tak, bo te zioła są tam dopracowane, dodane bardzo fajnie. No to na przykład Tutti Frutti, rewelacyjnie 93% to jest z Brazylii yerba mate, a dalej to jest aronia, czarny bez, suszony owoc jeżyny, jagody czarnej, suszony owoc, więc tutaj jakby uzupełnienie tego jest znakomite. No głównie oczywiście yerba 93%, ale tam różne są proporcje i tu już nie chodzi o szczegóły, powiedzmy sobie, wiemy, że takie możliwości są. Tutaj akurat mówię o mate green. Ale również bardzo świetnym rozwiązaniem jest kolon, która jest też klasyczną, ale co ja robię, powiedzmy, jeśli robię klasyczną, dajmy na to, czasami dodaję sobie sam zioła różnego typu, które akurat uważam, że w tym momencie mi pasują. Więc tam ostatnio brzoskwinie wiem, że dodawałem też, parę innych rzeczy też, piołun dodawałem, kiedyś tam trochę wrotyczu dodawałem, prawda, ale to już są moje jakby konstrukcje, które fantastycznie uzupełniają się, oczywiście tego troszkę, powiedzmy sobie, acz nie ukrywam, że mamy również gotową yerba mate z piołunem, ma tą swoją goryczkę, mimo że piołunu jest tam niewiele, ale też mate green, w związku z tym się świetnie uzupełniają. Wakapi, to jest też seria nowa, którą w tej chwili mamy, czy wakapi, tak jak mówiłem, ale również tutaj jakbyśmy spojrzeli, czy też Monteverde, cała seria w tej chwili 350-gramowa, czy na przykład mate inne, no ja czytam tak, jak jest napisane, powiedzmy sobie, nie chciałem, żeby ktoś tam pretensji nie miał, że powiedzmy sobie, nie czytam w sposób właściwy. Więc tutaj ona jest również z ashwagandą, na przykład, prawda, Campesino Classica, proszę bardzo, kolejna, którą jest bardzo fajna, przyjazna. Oczywiście pamiętając, że do yerby trzeba się troszkę potem przełamać. No, najczęściej, kiedy ktoś startuje, to zawsze staram się podpowiedzieć, jeśli już ktoś chce wejść naprawdę i mówi to z pełną odpowiedzialnością, to wtedy sugerujemy klasyczną taką, powiedzmy sobie, nie jakąś taką typu, nie wiem, energia. Tutaj gdzieś jest, o, zaraz pokażę. O. Czy Taragui, energia, prawda, cała seria Taragui, no ta tutaj daje kopa absolutnie od razu mocnego, więc wtedy staramy się, żeby to była na przykład Campesino, która daje swoją moc, ale jest jakby bardziej do opanowania w tym smaku, powiedzmy, bo każda yerba daje ten ładunek energii, daje ten ładunek dokarmiania organizmu. Używam często tego pojęcia, bo ono jest jak najbardziej adekwatne do tego, co yerba czyni. I oczywiście wtedy też przy yerbie, jak pijemy yerbę, pamiętać o tym, że ja mogę pić yerbę jeszcze o 12 w nocy i spokojnie potem śpię, ale jak kiedyś pijałem 20 kaw dziennie, to takich fest sypanych zresztą, no i zawsze szukałem dobrego ziarna, ten aromat musiał być się rozchodzić, prawda? Ale 20 kaw, no to było sporo, przy czym ja też wtedy mogłem o 12, pierwszej w nocy wypić kawę i spokojnie spałem. Podobnie jest tutaj ze mną z yerba mate, co nie zmienia faktu, że dla większości, powiedzmy, 16-17 to jest to moment, w którym właściwie powinniśmy przestać siorbać, bo może być tak, że będziemy tutaj taki mieli ładunek w nocy energii. A czasami on jest potrzebny, prawda? W związku z tym wtedy ewentualnie można, ale to też oczywiście testować sobie moc, powiedzmy sobie, jeśli wsypujesz do tego, czy to do Matero, prawda, czy jakiś używasz zwykłego do herbaty zaparzania dzbanuszka, tam powiedzmy jest to sitko, to wsypujesz 1/3, 1/4, potem połowę, prawda, jakby definiujesz sobie samą moc tego, jak to wygląda, wtedy obserwujesz swój organizm, jak on reaguje. Ja na przykład 2 dni temu po południu wyłączyłem picie yerby, bo piłem od 6 rano, a dzień wcześniej jeszcze o 12 wieczorem, więc o godzinie gdzieś 16-17 już wyłączyłem picie yerby, po prostu organizm powiedział, ok, teraz jesteś naładowany, spokojnie, starczy póki co. No a już następnego dnia rano budzę się, już mam kubeczek przy łóżku i lubię zawsze tam sobie siorbnąć. Oprócz tego, że pierzgę mam przygotowaną wieczorem, aby rano ona jeszcze była wzmocniona, troszkę tam miodu też dodaję,
wtedy do tej pierzgi. No, a pierzga przy okazji dorobi świetną robotę, bo to jest no, mistrzostwo świata, to co pszczoły produkują. Ja wiem, że nawet pszczelarze nie do końca wszyscy orientują się, jakie wartości ma pierzga, tym bardziej, że to jest trochę, mówiąc kolokwialnie, upierdliwe, bo muszą to ręcznie zbierać, to nie jest tak, że tam prawda, jakieś ciśnieniowo się tam zbiera, czy w jakiś inny sposób, więc tutaj, no, ale to jest kwestia pierzgi, ja oprócz tego sobie biorę zawsze potem już jakieś dwa, trzy siorbnięcia yerba mate, bo ta goryczka jest akurat fajnie potrzebna, a przy okazji żołądek się remontuje, bo żołądek, czy nasz organizm generalnie ze smaków uwielbia to, co jest przede wszystkim gorzkie, no i kwaśne tak naprawdę, dlatego kombucha proponujemy bardzo często. Yerbamatowcy używają właśnie kombuczy, używają miodów, używają pierzgi, pyłku kwiatowego. Oprócz tego, że dobierają sobie różne zioła do tego wszystkiego, ale to są takie naczynia połączone, taki konglomerat zdrowia powstaje z tego wszystkiego, jeśli mogę użyć takiego słowa, konglomerat. Tu jest akurat campesino, o którym wspomniałem, pajarito, cała seria również, przy czym pajarito, jeśli dobrze kojarzę, one są w większości, bo każdy model suszenia też ma kolosalne znaczenie przy yerbie, czy rośnie w bardziej zacienionych miejscach, czy rośnie bardziej w miejscach takich nasłonecznionych. To są wszystko niuanse, które potem mają wpływ na smak yerby, przede wszystkim na smak, bo wartość każdy z nich ma oczywiście określoną, dlatego że wiadomo, że z Brazylii, jeśli gdzieś tam rośnie to na nasłonecznionych miejscach, ma troszkę inny zasób aminokwasów, mikro i makroelementów, prawda, niż gdzieś tam w Paragwaju rosnący w zacienionych miejscach, czy też powiedzmy sobie paragwajska na przykład suszona w oparciu również o dym, prawda, one są takie lekko podwędzane, jakbym mógł powiedzieć, smakowo też. Stąd też no, są bardzo różne i tutaj warto testować, co nam najbardziej pasuje. Podkreślam, my mamy ich kilka otwartych, dlatego że w którymś momencie, no tak jak dzisiaj rano sobie świeżą yerbę robiłem, w związku z tym zerknąłem, tak, seria Wakapi, którą pokazywałem przed chwilą i to Wakapi akurat była, jeśli dobrze kojarzę, Wakapi Pera, czyli gruszkowy smak, jeśli dobrze kojarzę, ale, o nie, to nawet chyba pomyliłem. Każdy, o, przepraszam, właśnie ta, Mass Intelligence, tutaj dzisiaj yerba, czyli remontuje swoją inteligencję, bo wiadomo, że część ziół, które są dostępne, oprócz tego, że yerba robi tą świetną robotę, i to jak tak przy okazji, jeśli mówimy o inteligencji, o intelekcie, o pamięci, to yerba mate ma to do siebie, że dokarmiając nasz organizm, znakomicie również dba o to, żeby te synapsy, te połączenia nerwowe w miarę przyzwoicie funkcjonowały. Ja mówię w miarę, dlatego że oczyszczenie organizmu byłaby wskazane. Tutaj mamy również yerby, które są ekstra jeszcze dedykowane detoksowi organizmu, oczyszczeniu organizmu, poprawieniu, powiedzmy sobie, wydalania, układu pokarmowego, remontu i tam paru jeszcze fajnych innych rzeczy. Zatem no jest tego sporo tutaj na półce, jak widać, obok konopie. O, właśnie, czasami łączę sobie yerbę, dodaję troszkę herbaty konopnej, liści konopi, prawda, i to też rewelacyjnie funkcjonuje, jakby wzmacnia jeszcze to fantastyczne działanie. Pomijam, że smakowo to też jakby się tam ustawia, acz tak jak mówię, dla mnie gorycz, która jest w yerbamacie, jest bardzo, bardzo przyjazna dla mnie, zawsze jakoś tęskniłem za goryczą, jeśli jej nie było, co nie zmienia faktu, że czasami tam parę kostek czekolady nie wchłonę raz na miesiąc, czy raz na dwa miesiące, jakby łamie się, no muszę te jakoś te stwory, które są w organizmie nadmiarowe, dokarmić, bo wołają, daj nam jeść, no to dokarmiamy. Acz nie ukrywam, to też reguluje ten poziom stworów w naszym organizmie. Życzę pięknego, cudownego dnia. Zapraszam serdecznie na taoria.pl. Wysyłamy online'owo, doradzamy oczywiście telefonicznie, a jeśli ktoś do nas wpadnie, to czy tutaj Wronki, czy Trzcianka, czy również jeśli ktoś zamówi, może spokojnie odebrać to w Lubaszu, to dla tych, którzy tu okolicznie są, oprócz tych, którzy spokojnie zamawiają, to również online'owo. Więc mamy to wyposażenie. Na stronie za chwileczkę pojawią się również zestawy, czyli Matero, Bombilla, Yerba Mate, do tego jakowość i konsekwencje są takie, że wtedy ktoś kupuje gotowca, bo chce zastartować już całym kompletem, chce być takim bardziej profi, że tak się wyrażę. Najzdrowszy sklep taoria.pl, medycyna zdrowia, biogabinet.eu. My w ramach medycyny zdrowia, biogabinetu, w ramach naturoterapii absolutnie wspieramy, podpowiadamy, żeby koniecznie korzystać między innymi z yerby. Pamiętając oczywiście, że jak ktoś tam gania się z ciśnieniem typu 200/150, no to mówimy tutaj, wykaż się pewną ostrożnością. Ale powiem sobie, ja powiedzmy sobie opanowałem wiele kretyńskich przypadłości, na przykład ciśnienie miałem 240/170, 180, to
lekarz znajomy, który to zobaczył, mówi: ty, słuchaj, ty jak jedziesz autem z takim ciśnieniem, to ty jesteś morderca. No i tutaj mi tym słowem trochę przywali, mówi: no chłopie, to zrób porządek z sobą, bo tak nie może być, żebyś takim gdzieś tam ganiał. Ale spokojnie dzisiaj to unormowałem, w jakiś sposób naturalnie, oczywiście poprawić trochę psychikę, poprawić nastawienie i parę rzeczy. To jest coś, czego uczymy, czy coś, co robimy w gabinecie, remontując tych, którzy do nas trafiają. Przy okazji uczymy zawsze, jak sobie mają radzić w domu. Ja wiem, że biznesowo jest to mało dla nas atrakcyjne, dlatego że kogoś nauczymy pewnych rzeczy w domu, on sobie świetnie radzi, więc nie przyjdzie, nie zostawi tego symbolicznego grosza. Ale słuchajcie, uważamy, że to jest właśnie ok. A wręcz jeśli ktoś się za bardzo uzależnia od nas, to go w którymś momencie mówimy: stop, klatka, wiesz co masz robić, wiesz jak masz działać w swoim życiu, abyś czuł się dobrze, komfortowo, raz na jakiś czas wpadnij, zrobimy relaksację, zrobimy jakąś medytację, prawda, wspólną, to jest ok, wesprzemy cię, ale generalnie masz zadanie odciąć się od nas i sam sobie radzić. W razie czego oczywiście zawsze podpowiemy, wytłumaczymy, ale generalna zasada jest taka i to jest coś, co jest niezwykle istotne i ważne, bo też nigdy niespecjalnie akceptowałem tych wszystkich, którzy, czy to medycyna rockefellerowska, akademicka, czy też różnego typu naturoterapeuci, którzy powiedzmy sobie robią tylko i wyłącznie biznes z tego. On jest istotny, bo przecież trzeba to wszystko utrzymać, prawda? My ciągle się edukujemy i tak dalej. Za chwileczkę wybieramy się również na zjazd, walne zgromadzenie cechu naszego, do którego należymy. Jest tam wielu wspaniałych, absolutnie rewelacyjnych naturoterapeutów. Według nomenklatury państwowej nazywa się to bioenergoterapeuci. My jesteśmy mistrzami bioenergoterapii. A tak ciekawostka a propos Cejrowskiego. Cejrowski kiedyś zrobił też czeladnika. Mówi, już potem nie zdążył zrobić czeladnika związanego coś tam z koniami, prawda? Mistrza już potem niespecjalnie stykło czasu, ale podkreślił, jak to jest ważne. Wbrew pozorom tak, i drodzy Państwo, to jest istotne mieć, bo to trzeba przejść przez pewne doświadczenia, lata praktyki, aby potem móc coś mądrego podpowiedzieć swoim klientom, pacjentom. Pięknego, cudownego dnia. Jeszcze raz przypominam, najzdrowszy sklep teoria.pl, medycyna zdrowia, biogabinet.eu i my, mistrzowie bioenergoterapii, naturoterapeuci, fitoterapeuci, my apiterapeuci i teuci. Mógłbym wiele rzeczy powiedzieć. Chodzi o generalnie zrozumienie, że natura dała nam wszystko, abyśmy zdrowi byli w sposób umiejętny, intuicyjnie bardzo często. To jest to, do czego też podpowiadamy. Remontować siebie samego. Nie uzależniać decyzji o swoim zdrowiu, o swoim życiu od kogoś innego. Że o prawie telewizyjnym i prawach telewizyjnych nie wspomnę. To tam to już leci taki ściek, że się w głowie nie mieści. Życzę pięknego, cudownego dnia. Bardzo do miłego.